Zapewne was nie zaskoczę, ale Ukraińcy domagają się uzyskania możliwości głosowania w wyborach. I nie, nie na Ukrainie, a w Polsce. Szoki niedowierzanie? No niekoniecznie, bo o tych postulatach spekulowano już dawno. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dość długo mnie tutaj nie było, możecie po mnie pewnie zauważyć, że moje zdrowienie jest ostatnio w najlepszej formie. Jednak wróciłam, mam nadzieję, że na dłużej. A dziś co? No, o Ukraińcach, jak już wspominałam, i ich walce o to, żeby mogli głosować w przyszłych wyborach samorządowych. No cóż, taki mamy klimat, jak to Maweł Klasyk. Może zwyczajnie po ludzku na wstępie powiedzmy sobie, że aby Ukraińcy dostali swoje prawa wyborcze, to specjalnie dla nich trzeba byłoby zmienić kodeks wyborczy. A to chyba nie jest rzecz, którą można na każdy widzi mi się zmieniać, przekształcać i kombinować. Kodeks Wyborczy mówi jasno, że w wyborach do samorządów mogą głosować obywatele Polski, Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Koniec, kropka, nie ma tam mowy, że każdy może sobie przyjechać do Polski i mieć wpływ na to, kto danym obszarem będzie rządził. Oczywiście za chwilę mi powiedzie, że o Polacy w Wielkiej Brytanii też mogą głosować. No, jednak przypomnę, że Brytyjczycy w Polsce również mają do tego prawo. Ale nie przypominam sobie nic o tym, że mogę pojechać sobie na 90 dni na Ukrainę i wybierać im samorządy. No chyba kogoś ponosi troszeczkę, bo właśnie słynny Ukrainiec w Polsce, tak się nazywa gość, przynajmniej na Facebooku, twierdzi, że chce prawa do głosowania dla wszystkich Ukraińców, którzy przebywają w Polsce właśnie 90 dni. Za chwilę będą strajki na ulicach, że może oni też by chcieli kandydować na posłów, senatorów, samorządowców, bo żyją tutaj i płacą podatki. No dla mnie średnio jest to argument, bo jednak wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziemy sobie, nie wiem, do Rosji na trzy miesiące, całą watachą polskich obywateli i mieszamy im w głosach, w głosowaniach samorządowych. No kto normalny by na to pozwolił? Oczywiście ja mam takie skromne wrażenie, że pisowi od początku o to właśnie chodziło, że mieliby kupionych za socjal Ukraińców, którzy by na nich głosowali. No i ta teoria, jak to wielu mówiło, że niby spiskowa, zaczyna mieć odzwierciedlenie w życiu. I szczerze, mam, jak wam mam powiedzieć, to ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy przewracać całą scenę polityczną, dlatego, że przybyli do nas goście, tego właśnie oczekują. Wydaje mi się to totalną bzdurą. Jak na razie, jak już wspomniałam, są u nas gośćmi, dostają wikt i opierunek i nie wiem, czy powinniśmy specjalnie dla nich zmieniać kodeks wyborczy. Oczywiście chodzą głosy, że Unia Europejska nie będzie miała nic przeciwko, ale do jasnej i ciasnej to polski rząd ma się słuchać Unii i prosić Unię o zgodę, czy może jednak polskich obywateli. Mam wrażenie, że polski obywatel już znaczy dla tego rządu coraz mniej. W niczym nie możemy podjąć sami decyzji. O wszystko musimy pytać o zgodę naszych panów i władców, co jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Taki przykład z góry. Jak chłop chce wykonać wazektomię, bierze tysiąc złotych, idzie i robi. No i elo, nikt się go nie pyta, a kobieta twierdzi, że nie chce mieć więcej dzieci, to już nie jest na tyle rozumną istotą, żeby o sobie stanowić. I jakiś smutny pan z innym smutnym panem twierdzą, że Aj, w tę stronę niechaj to będzie nielegalne. Jakby kobieta nie miała mózgu i nie umiała o sobie decydować. I nie mówię to o aborcji. I wiem, że za chwilę odezwą się te głosy, które powiedzą, że wazektomia jest odwracalna, a zabieg dla kobiet już nie. Ale jakie to ma znaczenie, skoro nadal nie mam prawa zdecydować o tym, czy chcę mieć więcej dzieci, czy też nie? I wiecie, to nasze prawo jest takie trochę dziwne. Innym chcemy rozdawać. Prawa na lewo i prawo, bo jak to by zabrzmiało, A innym te prawa ograniczać, bo nie są na tyle rozumni, rozumni żeby móc o sobie zdecydować. To jest y, jakaś abstrakcja. I wiem, że zapewne to porównanie wywoła wiele kontrowersji, jednak ten, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Czy jakoś tak? I tutaj należy postawić kolejne pytanie: dlaczego takie prawa mogliby dostać obywatele Ukrainy? A obywatele Gruzji czy Rosji już nie. Czy Ukraińcy to naród wybrany? Jeśli pozwolimy jednym, to inni też będą albo mogli, albo chcieli. I tak to sobie wszyscy wyobrażają, że co? Że można sobie będzie przyjechać do Polski, namieszać w wyborach i tyle? Oczywiście głosy. Uspokajają, że jeśli takie zmiany w kodeksie wyborczym miałyby nastąpić, to na pewno nie przed najbliższymi wyborami, bo zwyczajnie nie ma już na to czasu. Jeśli was to pociesza, oczywiście. Z drugiej strony zastanawiam mnie jedno, czy jeśli zostaną przyznane prawa wyborcze ukraińskiej mniejszości, to czy na Ukrainie my, Polacy, również będziemy mogli głosować i wybierać im, kto będzie rządził na ich własnym, prywatnym terytorium. Nie wiem, jakoś średnio to widzę. Aby dawać możliwość głosowania, w, nieważne zresztą w jakich wyborach, komuś kto nie ma obywatelstwa w danym kraju i żeby nie było, to tak samo Polacy za granicą, jak nie mają obywatelstwa, to też nie widzę większych powodów, żeby musieli głosować. Jadę do danego kraju i jestem gościem, bo nie chcę mieć ich obywatelstwa, to jakim prawem chcę mieszać w ich wyborach i ich życiu? Ukraińcy, aby mieć polskie obywatelstwo, muszą się zrzec swojego obywatelstwa ukraińskiego, a tego zrobić nie chcą. Także podsumowując. Nie spełniają warunków, bo właśnie nie chcą tego obywatelstwa, ani nie są obywatelami Unii Europejskiej. Tak więc argumentem za tym, aby mogli głosować, jest tylko to, że jest ich teraz w Polsce dużo. No super argument, prawda? Chcemy, bo tak, bo uważamy, że nam się należy. I nie wiem, co nowa władza z tym zrobi, ale uważam, że w tym przypadku nie powinno się pytać zgodę Unii Europejskiej, a zrobić referendum wśród Polaków, czy chcą tak drastycznych zmian w kodeksie wyborczym. Ale jak znam życie, to nikt, nas o zdanie nie zapyta. Jak będzie tylko możliwość, to zmienią kodeks wyborczy, czy nawet konstytucję, bo tą drugą lubią sobie wszyscy wycierać twarze. No i co? No dajcie znać, kochani, czy według Was mniejszość ukraińska powinna mieć prawa wyborcze w Polsce? Czy z racji tego, że tutaj mieszkają, pracują, uczą się, płacą podatki, powinni móc głosować w wyborach do samorządu? Jeśli Powstałoby na ten temat referendum. To jak byście zagłosowali? Bylibyście za czy może przeciw? Czekam jak zwykle na waszą opinię w komentarzach, a ja was buziam.